Rozmawiamy po meczu z Piastem Gliwice, zwycięstwo na inaugurację po szalonym meczu. No i rozmawiamy ze strzelcem bramki Mateusz Żutowiak. Mati, no siadła ci ta piłka idealnie, można powiedzieć, w tej sytuacji. Zgadza się. Byłem wyznaczony na przedpole, spadła piłka i wiem, ją tylko dziubnął. No i siadło jak znalazł, także bardzo się cieszę, bo to był taki ciężki dla nas moment. Ta pierwsza połowa nie była taka, jak sobie zaplanowaliśmy. Piast mocno, intensywnie nas przycisnął pressingiem i zabrakło momentami spokoju. Ale dobrze, że ta bramka padła do szatni i na drugą połowę weszliśmy odmienieni. Totalnie szalony mecz, ale może ta ofensywna gra też wynikała z tego, że była dobrze przygotowana płyta boiska w porównaniu do meczu z Suduwą, gdzie nie dało się grać praktycznie piłką po ziemi. Tutaj można było troszeczkę poszaleć, popróbować jakichś szybszych ataków. No i ten mecz miał tempo, myślę, że mega się mógł podobać kibicom. Zgadzam się. No murawa była idealnie przygotowana, plus troszkę popadało jeszcze przed całym meczem, także piłka chodziła niesamowicie. No mecz dla kibiców, no chyba no, fantastyczne widowisko, taki roller coaster, szczególnie dla naszych kibiców, gdzie wywozimy 3 punkty. No nic, my mogliśmy się cieszyć z kibicami, także super sprawa. Teraz skupiamy się już na kolejnym meczu. Dzięki, Mati. Dzięki wielkie.